Co jest celem Niemiec? Postawić na nogi gospodarkę Unii. No nie. Może gospodarkę Polski. Nie, tę zniszczyli. Celem polityki niemieckiej jest dzisiaj postawienie na nogi gospodarki rosyjskiej. No i teraz zagadka dla pisowców. Jeszcze raz. Celem polityki niemieckiej jest postawienie na nogi gospodarki rosyjskiej. Celem polityki PiSu jest wzmacnianie Niemiec w Unii Europejskiej. Co jest celem polityki PiSu? Wzmacnianie polityki niemieckiej. To takim towarzysz Jarosław wytłumaczy. Po raz pierwszy pochwaliłem PZPN. Mhm. Nie pamiętam, żebym, bo to ta organizacja, ona ma jeszcze takie PRL-owskie różne i tak dalej, ale teraz no, tam pan Boniek rzeczywiście coś robi, a ta inicjatywa, żeby upamiętnić właśnie tradycję pierwszej Rzeczpospolitej, gdzie w drugiej Rzeczpospolitej, w drużynie polskiej także byli Żydzi i zdobywcę tej pierwszej bramki, żeby uhonorować, to uważam, że to jest majstersztyk PZPN-u, bo świat dowiaduje się przy okazji takiego no, ważnego wydarzenia, bo dla kibiców to jakieś tam będzie zainteresowanie, mniejsze lub większe. Świat dowiaduje się o prawdziwej historii Polski, o tym, że to właśnie Polska uratowała Żydów z całego świata, że to było dla niej, nazywali rabini XVI-wieczni, że to jest raj dla Żydów, że bez Polaków praktycznie Żydzi by zostali wytępieni z całego świata. Czyli Polacy uratowali Żydów. Przez 1000 lat ich tu gościli, nie? I jeszcze przed II wojną światową mieli tu absolutnie równe prawa i tak dalej. Byli członkami polskiej reprezentacji narodowej. Strzelali dla polskiej bramki. To jest też wiadomość dla takich troszeczkę oczadzonych taką antyżydowską propagandą, że Żydzi to źli, tam tylko dzieci na mace przerabiają i tak dalej. To jest też pokazanie części Polakom, że historia była zupełnie inna niż ich różni oszuści z przeróżnych konfederacji ruskich próbują tutaj wprowadzić w taką narrację żydowską. No i też to jest, uważam, wspaniała informacja dla młodych Izraelczyków, którzy tu Iwan mówi, że oni absolutnie niczego nie wiedzą o historii, tysiącletniej historii Żydów w Polsce, gościnności polskiej. Także jeszcze raz uważam, że to jest naprawdę świetne posunięcie prezesa Bońka, też przecież zresztą kiedyś z Orłem reprezentował Polskę i wielkie podziękowania za tę akcję. Mam nadzieję, że agentura rosyjska nie zepsuje tego wydarzenia, które może być świętem Rzeczpospolitej i pokazaniem w światu kłamstwa, że Polacy to są ludzie, którzy uratowali Żydów zarówno kilkaset lat temu i kilkadziesiąt lat temu w Holokauście.